Dobry wieczór, witam naszych widzów i zapraszam na nietypową nocną Polaków rozmowę, taką bezpośrednią transmisję, połączenie ponad kordonem z Białorusią z naszą koleżanką Edytą Maksymowicz, która akurat od kilku dni jest w Mińsku i właśnie porozmawiamy, co tam słychać w ogóle, co się dzieje w stolicy Białorusi. Dobry wieczór, witam Edyto. Dobry wieczór. Powiedz proszę, jakie wrażenia tam na miejscu, jak przyjechałaś, no znasz w końcu Białoruś, niejednokrotnie bywałaś w Mińsku. Co się zmieniło, czy faktycznie jest to takie odczuwalne, takie uniesienie i czy te przemiany wydają się naprawdę nieuniknione? Tak, naprawdę można z całą pewnością powiedzieć, że naprawdę Białoruś jest zupełnie już inna. To jest nowa Białoruś, inna rzeczywistość. To warto być w tych dniach, dlatego że widzimy taką zupełnie rodzącą się świadomość, ona już teraz uwypukloną świadomość Białorusinów. Naprawdę, dużo emocji. Zawsze, kiedy rozmawialiśmy z Białorusinami rok temu, czy nawet pół roku temu, oni byli niechętni w ogóle, żeby rozmawiać o polityce, o Białorusi. Oni byli zamknięci, slamszeni. No i dzisiaj to zupełnie już inny naród, to zupełnie inni ludzie. Którzy nie boją się mówić, chętnie się wypowiadają, protestują, a euforia jest po prostu, naprawdę rozpiera tych ludzi. I co bardzo uderza, to taka ogromna solidarność. Z tego, czego już chyba brakuje, nawet w Polsce, na Litwie, troszeczkę nam tego brakuje. Tutaj widać tę ogromną solidarność tych ludzi. Jeśli ktoś protestuje, stoi na słońcu przez kilka godzin pod jakimś zakładem, tak? Stoi po to, żeby wesprzeć tych strajkujących, to inni dowożą kanapki, przywożą wodę mineralną, dzielą się wszystkim, czy można. Nawet w naszej sytuacji myśmy stali, nagrywali, podszedł do nas chłopak i mówi, słuchajcie, może gdzieś muszę was podwieźć. No, myśmy się bali, tak, bo to różnie może być, ale ten wyglądał bardzo sympatycznie, zagadaliśmy, no i mówimy, dobra, to musimy jechać gdzieś tam. Słuchajcie, odwiózł nas, nie wziął pieniędzy i mówił, że właśnie, no teraz takich spontanicznych gestów jest bardzo dużo, więc naprawdę to jest coś nowego, no coś fajnego, coś niesamowitego i naprawdę z jednej strony jest niebezpiecznie, troszeczkę niebezpiecznie, ale z drugiej strony naprawdę cieszę się, że tu jestem, bo no to jest niesamowite wrażenie, to jest niesamowite uczucia, niesamowite, no to się zapamięta na długo. Czyli to trochę przypomina takie no, nasze lata 90., 91. rok, kiedy też przeżywaliśmy takie uniesienie i tą taką euforię wolności? Dokładnie, to są chyba lata 80. w Polsce, ja akurat nie byłam wtedy, ale no, wiele się słyszy o tej takiej życzliwości, o tej takiej uniesieniu, o tym takim naprawdę, no takim, takiej żywiołowości ludzi. To było w latach 90. na Litwie, no i teraz jest właśnie na Białorusi spóźnione, długo spóźnione, ale no co się dzieje? To naprawdę nie wiadomo, jak to się skończy, dlatego że te wszystkie protesty, strajki, no one nie mają ani liderów, one są takie spontaniczne i może tak zdarzyć się, że one się gdzieś ucichną, nie, ale myślę, że to jest naprawdę już kula taka śnieżna, ona po prostu już zaczęła spadać. I teraz kwestia tego, z jaką prędkością będzie się poruszała, bo nie ma szansy, żeby tych ludzi zatrzymać. Oni to mówią, oni mają dosyć, oni mają naprawdę tej buty, arogancji władzy. To nie chodzi o to sfałszowane wyniki, chociaż też, ale głównie taką właśnie agresję, którą okazała władza, no i to niestety przylało czarę goryczy. Tutaj ludzie już tego nie mogą zapomnieć, nie mogą wybaczyć. To po prostu coś w nich pękło, w bardzo takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, to chyba pozytywnym dla Białorusi. Wiele się mówiło, szczególnie w ubiegłym tygodniu właśnie o tej fali takiej agresji, przemocy ze strony władz, właśnie tego palowania, zamykania, do dziś dnia chyba około 80 osób ciągle jest poszukiwanych. Czy doświadczyliście też tej takiej agresji ze strony władz, ze strony tych struktur siłowych? Musimy przyznać, że nie, my akurat nie doświadczyliśmy, my przyjechaliśmy już po tych takich ogromnych protestach, kiedy władze chyba zrozumiały, że popełniły błąd. Naprawdę, bo rozwścieczenie ludzi, rozżalenie ludzi jest tak ogromne właśnie za to pałowanie, wsadzanie do więzień, no to naprawdę, to chyba długo zostanie w pamięci tych ludzi. To władze chyba się opamiętała trochę, więc teraz jest takie wyciszenie i chyba oczekiwanie, że no jakby to się znuży ludziom. Ale to nie jest takie pewne, że to się znuży, dlatego że no to jest taki zupełnie spontaniczny, oddolny ruch, który nie ma przecież liderów, ale no, Białorusini mają swoje te media internetowe, funkcjonują w sieci bardzo sprytnie, bardzo już tego się nauczyli i po prostu no, sami jesteśmy w takim
no, takim miejscu w internecie, gdzie właśnie wszystkie te wiadomości spływają co chwilę, i są zdjęcia, i nabolewanie, i prośba, przyjdźcie, spotykamy się tam. To jest po prostu chwila, jest to jakiś taki rzucony pomysł, słuchajcie, a teraz za godzinę będzie protest w jednym miejscu, w Mińsku, no i za chwilę wszyscy tam ruszają, wszyscy tam chwytają flagi, zwołują swoich przyjaciół, ruszają w to miejsce. Zaraz później będzie kolejne jakieś miejsce, no i wszyscy udają się w następne. Więc no to nie jest tak, że to już umrze, że to po prostu gdzieś osiądzie na laurach. Nie, to jest taki spontaniczny ruch, który po prostu on gdzieś musi się czymś skończyć. Dzisiaj akurat swoją rodziną wchodzi Siarchiej Ciechanowski. Czy też były związane właśnie z tym jakieś akcje? Czy jednak no, nie czuć jeszcze takiego zmęczenia, jak gdyby? No bo mieliśmy tą olbrzymią taką manifestację w sobotę. Wiadomo, od poniedziałku znowuż dni pracy. Czy to jest takie odczuwalne, że właśnie w dni pracy no jednak jest mniej tych ludzi i to takie natężenie tego ruchu protestów jest trochę mniejsze? No w sobotę i w niedzielę, tu akurat właśnie za mną, tutaj jesteśmy przy placu Niepodległości, gdzie w sobotę i w niedzielę odbywały się te, no mówi się, że nawet ponad 500 000 osób wzięło udział w tych protestach, w tym wiecu takim protestacyjnym. Jeszcze w poniedziałek ludzie żyli tymi emocjami, zdjęcia, wspomnienia, euforia, że tyle ludzi się zebrało. Wczoraj też właśnie bardzo wiele było takich strajków w zakładach pracy, no i między innymi w telewizji państwowej, też tam byliśmy, no i tam widać było, jak ludzie no właśnie cieszą się, że no ten taki matecznik władzy też zaczyna się chwiać, a tak naprawdę już chyba za chwilę runie, bo tam 90% pracowników ogłosiło strajk. Więc było takie właśnie bardzo spontaniczne zebrania. Dzisiaj jest jakby spokojnie, my się sami przestraszyliśmy, że no jest jakby co, że zamiera, tak? Ale nie, to jest taki chwilowy oddech, złapanie oddechu. Właśnie Białorusi nie mówią, że też no, musi być taki no, złapanie oddechu, nabranie tej energii, siły i znowu. I później po południu znowu były w takich zakładach trolejbusowych duża pikieta, duży wiec poparcia dla strajkujących. Jeżeli chodzi o te urodziny Siergieja Ciechanowskiego, tak? Jego żona dzisiaj tutaj też rozchodzi się po ludziach takie nagranie jego żony, gdzie ona właśnie mówi o tym, że dzisiaj są jego rodziny i że on niestety jest w więzieniu. No i tam właśnie przy tym więzieniu zebrała się całkiem niemała, bo gdzieś około 300 osób w znak poparcia właśnie Siergieja Ciechanowskiego. A tutaj teraz o 19:00 przed chwilą właśnie odbył się ogromny wiec, naprawdę kilkanaście tysięcy ludzi, na znak poparcia dla Swietlany Ciechanowskiej, czyli jego żony i naprawdę formalny prezydent Białorusi. I o tym Białorusi nie mówią. Oni naprawdę mówią, że ona wygrała. Nawet nie to, że ona wygrała, tylko że Łukaszenka przegrał bezapelacyjnie. Wszyscy naprawdę nie wierzą w te wyniki wyborów, a to, że jednak no, Swietlana Ciechanowska te wybory wygrała. Można pytać, właśnie też było takie trochę, obawa była, że Białorusini będą mieli za złe, że ona się uciekła, no, że się udała, ale nie. Tutaj często pytamy tych ludzi i oni rozumieją, że ona była przetrzymywana, była maltretowana, że naprawdę wymuszono na niej ten wyjazd, że ona nie miała wyjścia, więc tak naprawdę nie ma żadnego żalu, wszyscy oczekują, że na pewno że wróci i na pewno, że warto, tutaj na tym właśnie wiecu niewielotysięcznym też mówiono, że no po prostu trzeba domagać się, żeby Łukaszenko odstąpił, żeby przekazać władzę Ciechanowskiej, a potem właśnie dokonać kolejnych już takich dobrych, prawidłowych, sprawiedliwych wyborów. Czyli no i została już uznana za takiego moralnego zwycięzcę w całej tej sytuacji, a czy też no mówi się coś o tym poparciu? Dzisiaj Sejm Litwy przyjął rezolucję nieuznającą tych wyborów, nieuznającą Łukaszenkę jako prezydenta kraju. Czy właśnie to poparcie ze strony Litwy, Łotwy dzisiaj, poprzednio także Polski, Estonii, czy to też jest gdzieś tam takie powszechne, czy gdzieś może ukierunkowuje też Białorusinów, że są, nie wiem, bardziej prozachodni, czy może wręcz odwrotnie, bardziej prorosyjscy? Dwie rzeczy są tu bardzo ważne, które jakby w rozmowach bardzo wyraźnie się zarysowują. Pierwsza, że nie ma tu lidera, nie ma lidera czy liderów i to właśnie sami Białorusini przyznają, że w 2010 roku byli liderzy, nie było ludzi. Dzisiaj nie ma liderów, ale są ludzie.
Więc to jest ta pierwsza rzecz. A druga rzecz, o której Białoruś... Ale przepraszam bardzo, dlaczego nie ma tych liderów? Przecież no byli. Dzisiaj w Sejmie wypowiada się nie klają. Jeszcze, przecież jeszcze do niedawna tych takich właśnie liderów ustawiających się w opozycji wobec Łukaszenki, no było kilkadziesiąt wręcz osób. No i to się stało, to się załamało. Ci ludzie naprawdę nie potrzebują, wręcz o tym mówią, że oni nie potrzebują liderów, że wszystko jest to właśnie bardzo ważne, ten spontaniczność te sieci, kontakt, że to bardziej tak ludzi mobilizuje, że też ludzi tutaj tak spaja. I że oni uważają, że ci liderzy za chwilę oni gdzieś się tam wylonią, oni się narodzą, jak oni mówią, więc to nie ma ubolewania, że nie ma. Rozumiem, że niektórzy są w więzieniach, Ciechanowska musiała wyjechać na Litwę, nie ma problemu, to nie jest problem. Druga sprawa, o której rozmawiamy, o której mówiliśmy, to jest właśnie, że Białorusini też bardzo wyraźnie podkreślają, że oni na pewno nie chcą na wschód, nie chcą mieć żadnych jakichś takich ciągot. I nie mają ciągu wschodnich, tutaj Rosja z dużym dystansem jest traktowana, no ale też czują ogromną wdzięczność, ogromną sympatię zwłaszcza do Polski, do Litwy, do Unii Europejskiej, ale oni też mówią, my chcemy na razie rządzić się sami, nie chcemy tutaj ani wschodu, ani zachodu. I mimo tej takiej wdzięczności, mimo takiej zrozumienia, że tylko Zachód może i Unia Europejska może wesprzeć Białoruś w tej chwili, to jednak podkreślają, że dajcie nam trochę uporządkować własne podwórko własnymi siłami. Chyba tyle na dziś. Dziękuję bardzo za tą rozmowę. Życzę wam powodzenia w tej chyba niełatwej pracy tam w Mińsku i mam nadzieję, że będziemy się tak też od czasu do czasu spotykali zdalnie, żeby te najświeższe informacje, najnowsze bezpośrednio prosto z Mińska docierały także na Wileńszczyznę. Przypomnę też naszym widzom i słuchaczom, że jutro, czyli we środę o godzinie 18:00 także Polacy Wilna i Wileńszczyzny organizują taką akcję poparcia dla rodaków na Białorusi, ale także dla całego narodu białoruskiego. O godzinie 18:00 spotykamy się pod ambasadą Białorusi w Wilnie, żeby wyrazić tą taką solidarność, to poparcie dla osób dążących do tych demokratycznych przemian, pragnących tej wolności, walczących o swoje prawa i o zwykłą godność człowieka. Dziękuję bardzo, Edyto. Dobranoc i do kolejnych spotkań. Dziękuję bardzo. A Państwu również życzę miłego wieczoru i do zobaczenia jutro, we środę o 18:00 przed ambasadą Republiki Białoruś w Wilnie.